Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, stała się dosyć ważna chyba rzecz, czyli czołg KW5 zawitał do sklepu z niewielkim pakietem golda, no i postanowiłem zrobić wam materiał, żeby przynajmniej może części z Was pomóc w zakupie lub też odradzić zakup Powiem wam kilka słów o tym pojeździe, czyli KW5. Czy moim zdaniem opłaca się kupić w tym momencie ten czołg, czy też może nie? Kosztuje on chyba 40 euro, czyli około tam 180 czy 170 zł, i sprzedawany jest z pakietem 3500 golda około. Tak ten czołg wygląda, i jest to czołg fantastyczny była to ostatnia maszyna premium którą bardzo chciałem mieć dostałem ją od jednego z widzów bardzo serdecznie dziękuję i bardzo możliwe, że ten pojazd właśnie zagości po maratonach fertkowych że właśnie będą maratony tym jak wiecie ja troszeczkę ostatnio jestem zfiksowany i po prostu podobają mi się takie czołgi hmm jakieś takie specjalne no ten jest ewidentnie czołgiem specjalnym on oczywiście dostał Bafa niedawno Natomiast nadal jest to czołg bardzo słaby na dzisiejsze standardy ósmego poziomu. Troszeczkę teraz sobie o nim pogadam. Moi drodzy, dla kolekcjonerów, no to nie będę doradzał albo odradzał, bo kolekcjonerzy i tak kupią. Pojazd jest absolutnie fantastyczny, jeżeli chodzi właśnie o jakąś tam wartość kolekcjonerską. Jest jedyny w swoim rodzaju w World of Tanks, prawda? Natomiast. Wszystkim innym, którzy chcieliby kupić ten pojazd do zarabiania, absolutnie zamierzam odradzić zakup. Dlaczego? Już wam uzasadniam. Otóż czołg KW5 jest obecnie chyba czołgiem, który posiada najmniejszą penetrację z wszystkich ósmych kierów. Posiada on działo, oczywiście ten czołg będzie pod lupą, ale muszę nim naprawdę sporo pograć. Zamierzam nim po Ferdku bardzo dużo grać i od razu mówię, że będą to gry goldem. I to praktycznie w niektórych bitwach samym goldem, ponieważ inaczej, jeżeli chcemy osiągnąć jakieś wyniki, się nie da. Słuchajcie, takie działo, czyli 107, która jest zamontowana w T150, znajduje się w tym pojeździe, i kiedyś, kiedy ten czołg wychodził i nie było gold pestek, to wystarczało. Czołg miał dużo hapsa, miał dobry pancerz i wyrzucało go często na topie. Wtedy rozwalał to, co stawało mu na drodze. Działo to ma niesamowicie słabe parametry, i to nie tylko jako no chodzi o penetrację, ale wszystko ma słabe. Po prostu i szybkostrzelność jest tutaj dosyć słaba, bo 7 to nie jest jakaś rewelacja przy takich, powiedzmy, przy takim penetracji 167, bo wtedy co druga, co trzecia pestka nam tylko wchodzi. Dodatkowo celność jest tutaj słaba i jeszcze czas celowania mamy słaby. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was myśli o zarobku, to tym czołgiem obecnie idzie zarobić tylko wtedy, jeżeli wyrzuci was na topie i jeżeli wy pojedziecie kawu piątką tam, gdzie nie będzie nieprzyjacielskich ciężkich czołgów. Jeżeli jedziecie normalnie, czyli tam, gdzie się ciężkie spotykają i strzelają, musicie przerzucić na golda. No. zobaczcie, tutaj wrzuciłem wam te czołgi ósmego poziomu, które mam w swojej kolekcji. To są ósemki, które obecnie mam kupione, i każda ósemka ma lepszą penetrację. Co więcej, to nie chodzi nawet o to, że czołgi ciężkie mają lepszą penetrację, tylko nawet o to, że czołgi lekkie ja akurat ósemek lekkich nie mam, ale nawet one mają większą penetrację. Pograłem sobie troszeczkę na innym koncie tym pojazdem i idzie nim osiągnąć fajne wyniki. Problem w tym, że trzeba być załadowanym. Goldem, po prostu na goldzie mamy tutaj penetrację 219, i to wystarcza. Nie zawsze, bo na dziewiątki yy, nieraz nie wystarcza, ale to już jest fajna penetracja. Natomiast 167 jest wartością śmieszną. Po prostu śmieszną. I nawet biorąc pod uwagę to, że ten czołg z dalszej odległości sporo odbija, zwłaszcza od medów przeciwnika, naprawdę sporo potrafi odbić. To jednak, znajdując się dalej od wroga i dysponując działem 043 plus 2,9 celowanie i taka śmieszna penetracja, no to chyba zdajcie sobie sprawę, że wraz z przebytą odległością pocisk World of Tanks traci na przebijalności, prawda? I z tego 167 wam się robi na przykład 157. Także obecnie, moim zdaniem, oprócz wartości kolekcjonerskiej, ten czołg nie prezentuje sobą nic. Może taranować, to jest zaleta, no ale nie gra się kurka ciężkim czołgiem, nie kupuje się czołgu premium po to, żeby taranować przeciwnika. Zwłaszcza, że to taranowanie tylko w niektórych momentach nam wyjdzie, bo to nie jest przecież light, prawda? Mimo tego, że jak na tak ciężki czołg bardzo szybko się zbiera, można powiedzieć. Nie chciałbym, żeby z tego wyszło jakieś pod lupą, ale. Od razu wam powiem, że jeżeli graczy ogarniętych traficie, to po prostu ten czołg jest praktycznie za każdym razem przebijany. Dodatkowo e, lighty nie mają problemu z objechaniem go i rozwaleniem. Co więcej, od czasu jego wprowadzenia tak bardzo zmieniły się pojazdy, które weszły do World of Tanks, że... No, to działo straciło rację bytu. Jest już dużo medów na ósmym poziomie, których nie jesteście w stanie przebić. I nie mówię tutaj o takim na przykład jak typ 59, którego jest mało, ale na przykład bardzo dużo jest czołgów typu T54 Prototype, którego tym działkiem to możecie sobie połaskotać kurczę. Dodatkowo mamy jeszcze czołgi inne, typu na przykład T44, który, jak dobrze się buja, to po prostu też ta penetracja nie wystarczy na niego. Jak wystarczy, że troszeczkę ten pancerz yy, skontuje. Natomiast zapytacie, z czym najczęściej przyjdzie nam walczyć w grze World of Tanks. Otóż moi drodzy, jest to czołg IS-3. I o ile kiedyś dawno temu ISA 3 można było w dach przebijać prawie za każdym razem z racji tego, że jak dążyliśmy do zwarcia, to działo 107 jest dosyć wysoko i z góry mogliśmy go trzepać. O tyle obecnie tam troszeczkę pochachmęcili na tym daszku ISA trójki i tam już za każdym razem niestety nie wchodzi, a IS-3 przebija nas no, raz po raz. Do tego jest mnóstwo mnóstwo czołgów, nowych ósemek, na przykład, które no, robią co chcą. I wtedy jesteście zmuszeni grać goldem. Słuchajcie, ja oczywiście zrobię bardzo obszerne pod lupą, tylko rozegram tak z 300 bitewek e, tą kawu piątką Już wiem, że będą to bitwy głównie na goldzie bo bez golda jest tak straszny w nerw i frustracja, że szok. Oczywiście czasami nas wyrzuci jako jedną z trzech trójek, yy, ósemek. No i jeżeli pojedziemy w jakieś miejsce, to może się zdarzyć, iż nie spotkamy ciężkich czołgów przeciwnika. Wtedy bez golda sobie natrzaskamy. Ale takich bitew to jest, nie wiem, jedna na dziesięć, albo dwie na dziesięć maksymalnie. Wszystkie pozostałe to wyjedzie wam i z po prostu. Albo kawu czwórka to już w ogóle. <laughs> Także sumując, ok, słuchajcie, musiałem przerwać. Nie wiem do końca o czym mówiłem, więc po prostu podsumuję. Jeżeli ktoś z Was dopuszcza granie goldem, to jak najbardziej polecam ten czołg. Jest fantastyczny. Bardzo dużo hapsa. Bardzo fajny pancerz. Dopóki was nie zdoją, spokojnie zrobicie sobie damage jeżeli ktoś z was chciałby kupić ten pojazd do zarabiania absolutnie odradzam gdyż po prostu zarobicie ale są o wiele przyjemniejsze lepsze pojazdy myślę że te pieniądze można w wocie wydać na inne lepsze pojazdy gdyby tutaj to działo wymienić gdyby to było penetracja no jak na ciężki czołg chociaż żeby była nie wiem ze 180 i celność lepsza to wtedy tak, ale w takiej postaci to jest tylko moim zdaniem obecnie zabawka kolekcjonerska. Zresztą widzicie, jak mało pojazdów jest na randomkach właśnie takich, czyli kawu piątek. I to nie dlatego, że ludzie nie mają, tylko dlatego, iż po prostu czołg nie zarabia, czołg jest dosyć trudny w grze bez golda. To tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.